Ten pomnik został wielokrotnie zniszczony. Choć miasto stara się, żeby ta historia nie została zapomniana. Święty Jan Nepucen, obrońca wiary świętej. Przechodniu, pamiętaj, że naród, który zachowa wiarę i miłość, ojczyzny nie zginie. Figura na tym miejscu istniała od roku 1831 roku. Zniszczona w czasie wojny, w 1940 roku, przez najeźdźców. Odbudowana ponownie przez mieszkańców miasta Radomska w roku 1946. Zieleń w parku przyciąga radomszczan, którzy chcą odpocząć od życia codziennego. Na tych ławkach możemy wspaniale odpocząć i nacieszyć się naturą i tą ciszą. A sentymentalność drzew przypomina nam o starych czasach w Radomsku. Znajdujemy się przed grobem nieznanego żołnierza. Został on w 1999 roku. Zostały złożone tu szczątki nieznanego żołnierza polskiego, poległego we wrześniu 1939 roku. Bóg honor ojczyzny. Można sobie elegancko rower postawić, zaparkować. Tutaj wchodzimy do biblioteki. Ten konkurs widać. Właśnie jesteśmy na jednym z największych ośrodków sportowych w Radomsku. Jest to Orlik. W wolnym czasie możemy tutaj przyjść, pograć sobie w kosza, w piłkę nożną, w siatkówkę plażową, porzucać kulą oraz pobiegać. Miasto Radomsko jest dobrą inwestycją na przyszłość. Potwierdzam. Polecam.